Stal to kręgosłup nowoczesnej gospodarki. Trudno wyobrazić sobie świat bez stali. Obok rudy żelaza głównym składnikiem stali jest węgiel. Jastrzębska Spółka Węglowa. Jesteśmy największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz jednym z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Nasze produkty trafiają do kilkunastu krajów na całym świecie. W grupie JSW działa kilkanaście spółek branży wydobywczej, informatycznej, ochrony środowiska oraz badawczo-rozwojowej. Inwestujemy w innowacyjne rozwiązania, zwiększając efektywność produkcji. Należymy do największych spółek warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Koksownie wytwarzają 4 miliony ton najwyższej jakości koksu. Kopalnie produkują rocznie około 16 milionów ton węgla. Dbamy o środowisko naturalne. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o gospodarcze wykorzystanie metanu. Odsalamy wodę, rozbudowujemy kopalnie, inwestujemy w nowe złoże. Stale powiększamy bazę zasobową węgla. Już dziś posiadamy niemal miliard ton zasobów operatywnych węgla, co gwarantuje utrzymanie wydobycia do 2075 roku. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników. Zatrudniamy ponad 27 tysięcy pracowników. To dzięki ich ciężkiej pracy żyje nam się lepiej. Wydobywamy węgiel, który zmienia otaczający nas świat. Witam serdecznie Państwa, dzień dobry. Drodzy Państwo, Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność organizuje konferencję na temat branżowych, sektorowych, ponadnarodowych układów zbiorowych pracy. Będzie to kontynuacja konferencji z 25 sierpnia, która odbyła się w sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie wówczas mówiliśmy: Konstytucja dla obywateli, nie dla elit. Dziś punktem wyjścia do dyskusji będzie artykuł 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi: społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności, działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. W naszej ocenie artykuł 20 Konstytucji realizowany jest tylko w pewnej części dotyczącej wolności działalności gospodarczej, natomiast zapis dotyczący tej części społecznej opartej na dialogu społecznym jest zapisem de facto martwym. Czy drogą do ożywienia, do jego ożywienia mogą być układy zbiorowe pracy? Dziś, Szanowni Państwo, odpowiemy sobie na to pytanie, pewnie też na inne pytania, bowiem tytułem konferencji Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Witam bardzo serdecznie w imieniu organizatora wszystkich Państwa. W sposób szczególny chciałbym powitać wśród nas pana wicepremiera, ministra rozwoju i finansów, pana Mateusza Morawieckiego. Witam wiceszefa kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Pawła Muchę. Witam wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. Witam ministra energii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Witam pana ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Witam głównego inspektora pracy, pana Wiesława Łyszczka. Witam naszych gości zagranicznych, sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luca Vincentini, członka Komitetu Wykonawczego Industrial Europe, pana Bruno Vannoni. Witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, naszego przyjaciela Janusza Śniadka. Szanowni Państwo, niezwykle nam miło powitać prezesów, szefów firm, którzy są dziś razem z nami.
Na początek witam serdecznie prezesa, gospodarza tego obiektu, prezesa Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, pana Piotra Woźniaka. Wraz z członkiem zarządu Magdaleną Zegarską. Witam prezesa zarządu Volkswagen Poznań, pana Jensa Oksena. Wraz z panią Jolantą Musielak. Witam prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, pana Radosława Domagalskiego-Łabęckiego. Witam pana prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Pawła Surówkę. Witam pana prezesa Totalizatora Sportowego Olgierda Cieślika. Prezesa zarządu Banku PKO BP pana Zbigniewa Jagiełło. Kopalni Soli Wieliczka, pana prezesa Zbigniewa Zaremskiego. Pana prezesa zarządu PKP Intercity S.A. Marka Chromiaka. I oczywiście pana prezesa zarządu Polskie Koleje Państwowe Krzysztofa Mamińskiego. W imieniu prezesa zarządu PKN Orlen jest dziś pani Grażyna Baka. Witam prezesa zarządu Tauron Polska Grzegorza Filipa. Prezesa zarządu Enea S.A. Mirosława Kowalika. Prezesa zarządu Lotos Oil Krzysztofa Nowickiego. Serdecznie witam członka zarządu Polskie Linie Lotnicze LOT Stefana Malczewskiego. Prezesa Polska Grupa Górnicza Tomasza Rogale. Witam serdecznie prezesa zarządu operatora gazociągów przesyłowych Gazsystem Tomasza Stępnia. Witam serdecznie pana prezesa zarządu WSK PZL Świdnik Mieczysława Majewskiego. Wśród nas witam serdecznie również pana doktora Jana Czarzastego ze Szkoły Głównej Handlowej. Panią dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego Katarzynę Łażewską. Witam gorąco wśród nas naszego przyjaciela od lat, naszego polskiego Józefa Niemca, doradcę specjalnego sekretarza generalnego EKZZ. Witam Józka Niemca. I na koniec, proszę państwa, pozwólcie, że powitam głównego organizatora, przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, Piotra Dudę. Wraz z członkami Komisji Krajowej, przewodniczącymi zarządów regionów, rad sekretariatów branżowych, przedstawicieli organizacji związkowych. Witam wszystkich państwa, których nie wymieniłem z imienia nazwiska, ekspertów Solidarności, wszystkich naszych przyjaciół, którzy zgromadzili się w dniu dzisiejszym na tej konferencji, która ma nam dać odpowiedź, czy układy zbiorowe pracy są drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Na początek, proszę państwa, tej pierwszej części konferencji poproszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę. Szanowny panie premierze, panowie ministrowie, Luka, drodzy przyjaciele Solidarności, szanowni goście. Przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na tą bardzo ważną dla nas debatę. Debatę, która ma sobie odpowiedzieć, w której chcemy sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o partycypację pracowniczą, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o nowelizację, a tak właściwie napisanie nowego kodeksu pracy. Szczególnie dotyczy to rozdziału dotyczącego stosunków zbiorowych pracy. Szanowni państwo, podczas sierpniowej konferencji w sali BHP, w której to debatowaliśmy nad zmianami w Konstytucji, wszyscy prelegenci z prezydentem Andrzejem Dudą włącznie mówili to, co przed chwileczką mówił Tadeusz, że tak piękny artykuł 20 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi o społecznej gospodarce rynkowej, która oparta jest na wolności działalności gospodarczej, na własności prywatnej, ale także solidarności, dialogu partnerów społecznych, jest podstawą naszej gospodarki. I wszyscy wtedy uznali, że ten przepis jest przepisem martwym, że ta partycypacja pracownicza i ta równowaga między gospodarką społeczną a rynkową jest w naszym kraju zaburzona. Dlatego hasło dzisiejszej konferencji: układy zbiorowe drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Uważamy jako związkowcy nie tylko Solidarności, że niewystarczającą partycypacją pracowniczą jest tylko kodeks pracy. Kodeks pracy to jest ten minimum przyzwoitości w każdym cywilizowanym kraju. To układy zbiorowe, zakładowe, ponadzakładowe, branżowe, a także ponadnarodowe, o których też będziemy dzisiaj mówić w panelu, są podstawą tej większej partycypacji pracowniczej. Niestety, z przykrością trzeba powiedzieć, że w naszym kraju układów zbiorowych tak faktycznie nie ma. Występują na poziomie zakładów pracy, ale te ponadzakładowe, branżowe faktycznie nie istnieją. W ubiegłym roku mieliśmy wspólnie z Luką okazję wziąć udział w panelu, który organizował Związek Pracodawców Lewiatan w Sopocie. I tam właśnie rozmawialiśmy o dialogu społecznym, o partycypacji pracowniczej. I przykro z tego miejsca powiedzieć, ale właśnie to tam niektórzy pracodawcy z reprezentatywnych związków pracodawców mówili, że układy zbiorowe nie przystoją do dzisiejszych czasów, że jest to archaizm, że oni nie będą tego wspierać. I dzisiaj tak faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy zacząć na nowo przekonywać pracodawców do tego, że układy zbiorowe są potrzebne i pracownikom, i pracodawcom. Stąd dzisiaj grono osób zaproszonych nie przypadkiem, bo przecież państwo reprezentujecie spółki Skarbu Państwa, czyli spółki, w którym powinien płynąć ten pozytywny przykład dialogu społecznego i tej partycypacji pracowniczej. To jest dla nas bardzo ważne, dlatego cieszę się, że jest z nami sekretarz generalny KZZ-u, który na pewno będzie o tym mówił, bo promowanie układów zbiorowych, chociażby poprzez listopadowy szczyt w Göteborgu, szczyt społeczny, w którym to wreszcie doczekaliśmy się, że Komisja Europejska będzie mówiła o prawach pracowniczych, o tym wymiarze społecznym, o filarze spraw socjalnych, gdzie jednym z głównych punktów będzie promowanie układów zbiorowych pracy. Myśmy tego w naszym kraju nie wymyślili. To w Niemczech, we Francji, w Austrii, prawie w 80% zakłady pracy czy branże są pokryte układami zbiorowymi pracy. U nas odwrotnie. To, co mówiłem wstępnie, możemy mówić o układach pracy zakładowych, ale już ponadzakładowych, branżowych, to możemy tylko i wyłącznie pomarzyć. Słyszymy ze strony ust polityków, a także i pana premiera Mateusza Morawieckiego, a także pana premiera Gowina, którzy mówią o konstytucji dla biznesu. Pan premier Gowin mówi o konstytucji dla nauki, a my chcemy konstytucji dla pracowników. I nie jest to kodeks pracy, tylko układy zbiorowe pracy, które powinny występować na każdym poziomie, czy to zakładu, czy ponadzakładowe, czy branżowe, a także ponadnarodowe, o których Luka wie, rozmawialiśmy na szkole zimowej w Kopenhadze, gdzie związkowcy, szczególnie ze Skandynawii,
mówili o tak zwanym dumpingu socjalnym, społecznym. Wtedy jasno wyraziłem się, więc pomóżmy stworzyć i dążyć do tego, aby powstawały w jednej korporacji jeden układ zbiorowy, ponadnarodowy, niezależnie od tego, gdzie jest fabryka tej korporacji. I to jest ten kierunek, w którym chcemy iść, aby promować, aby ta partycypacja pracownicza była jeszcze większa. Dzisiaj można powiedzieć kilka przykładów na gorąco, skąd te problemy dotyczące tej partycypacji pracowniczej i problemy te społeczne, pracownicze, których by nie było, gdyby faktycznie pracodawcy byli przekonani do tego i także promowali układ zbiorowy pracy, że to jest coś pozytywnego dla pracownika, ale także i dla pracodawcy. Przykład chociażby gorący dotyczący wolnych niedzieli od handlu, a tak faktycznie my mówimy ograniczenia zatrudnienia w niedzielę, bo to jest dla nas najważniejsze. Nie ograniczenia handlu, tylko ograniczenia zatrudnienia w niedzielę. My czekamy od wielu lat, aż pracodawcy z dużych sieci handlowych założą Związek Pracodawców i będą stroną dla nas do układu zbiorowego pracy. Wtedy te kwestie dotyczące ograniczenia zatrudnienia w niedzielę wpisałoby się w układ branżowy. Niestety my nie mamy drugiej strony do tego układu zbiorowego pracy. Dlatego muszą być pewne kwestie wpisywane w ustawy. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników w ochronie zdrowia, dla medycznych, my oczywiście chcemy także i dla niemedycznych. To jest kolejna sprawa, która jest przyjęta przez Sejm ustawą, a powinna być wpisana w układ zbiorowy pracy. Układy zbiorowe pracy branżowe także są, właściwie rozstrzygają pewne kwestie i są bardzo pomocne, chociażby przy ustawie o zamówieniach publicznych. Państwo wiecie doskonale, że pracowaliśmy w Radzie Dialogu Społecznego wspólnie, aby zmienić ustawę o prawie zamówień publicznych, tak zwaną małą nowelizację, a dotyczy ona tak zwanych klauzul społecznych. Udało nam się w kompromisie przyjąć to z pracodawcami na Radzie Dialogu Społecznego. Dzisiaj nie tylko najniższa cena, ale klauzula społeczna, czyli minimalne wynagrodzenie, stawka godzinowa, umowa o pracę jest wysoko punktowana w prawie zamówień publicznych. Ale ci, którzy startują do zamówień publicznych, gdyby byli związani branżowym układem zbiorowym pracy, gdzie by było pisane, że minimalne wynagrodzenie w danej branży stanowi tyle i tyle, to start w takim, wystartowanie w takim zamówieniu publicznym też by było czymś pozytywnym, bo wtedy by nie konkurowali między sobą kosztami pracy, tylko marżą, kosztami organizacyjnymi, bo byliby związani w branży pewnymi obostrzeniami dotyczące wynagrodzeń. I to jest coś pozytywnego i to chcemy promować. Jeszcze jeden przykład, gdzie państwo wyręcza pracowników, bo przecież sędziowie Sądu Najwyższego to też są pracownicy. Przygotowany projekt prezydencki dotyczący Sądu Najwyższego i KRS-u. W projekcie o Sądzie Najwyższym rozdział 5, który dotyczy obowiązków i praw sędziów, bodajże od artykułu 48 do artykułu 50, to nic innego jak układ zbiorowy pracy. Nagrody jubileuszowe, dodatkowy urlop zdrowotny i tak dalej, dodatek stażowy. To jest wszystko wpisane w ustawie. W tym przypadku państwo wyręcza pracownika, a my nie możemy wszystkich spraw wpisać w kodeks pracy, bo kodeks pracy to jest te minimum. Panie premierze, szanowni państwo, życzymy sobie wszyscy, aby nasza gospodarka rozwijała się tak, jak to jest dotychczas i w takim szybkim tempie, ale nie wszystkie gałęzie naszej gospodarki będą rozwijać się równomiernie. I tu są właśnie potrzebne branżowe układy zbiorowe pracy, gdzie te dzielenie się tym zyskiem, ta partycypacja pracownicza powinna być w jednej branży w danym momencie większa, bo się bardziej rozwija ta branża, a w innym mniejsza.
Nie jesteśmy tego w stanie uregulować kodeksem pracy, tylko układami zbiorowymi pracy. Stąd ta dzisiejsza konferencja to początek dyskusji na temat partycypacji pracowniczej, to początek dyskusji także na temat zmiany konstytucji w obszarach dotyczących chociażby tego artykułu 20, w jaki sposób go wzmocnić, aby nie tylko główny filar z tego artykułu, czyli swoboda działalności gospodarczej była numer jeden, ale żeby była równowaga między swobodą działalności gospodarczej, dialogiem stron społecznych, czyli pracodawców i związków zawodowych, miała równe szanse. Dlatego się cieszę, że możemy dzisiaj w tak reprezentatywnym gronie, czyli ministrów, którzy odpowiadają za mienie Skarbu Państwa, a także prezesów, którzy zarządzają tym mieniem, porozmawiać i dać dobry przykład, bo rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi przecież o tej partycypacji pracowniczej, o tych sprawach społecznych, że tak bardzo wsłuchuje się w sprawy społeczne, więc my jako związkowcy nie tylko Solidarności, ale jako związkowcy mówimy, że to jest ten kierunek. I zdaję sobie sprawę i wiem o tym, bo do mnie też dochodzą różne głosy, że z tym dialogiem w spółkach Skarbu Państwa wygląda różnie. Ale wy powinniście dawać przykład po to, aby w tych korporacjach prywatnych, w korporacjach międzynarodowych, tak patrzę tutaj na pana prezesa Oksena, który jest jako prezes firmy pozytywną postacią, bo zderzamy się niejednokrotnie w naszym kraju z taką szarą rzeczywistością, że korporacje, które przychodzą do naszego kraju, traktują pracowników jak swoistych niewolników, jak traktują nasz kraj jak jakąś kolonię. W tym przypadku tego nie ma. Volkswagen jest układ zbiorowy pracy. Są trudne i ciężkie negocjacje, ale przestrzega się pewnych aspektów prawa pracy, a nawet wychodzi się ponad to. Dlatego chcielibyśmy faktycznie o tych problemach rozmawiać. Wtedy faktycznie to, o czym mówi pan premier Morawiecki, o tej partycypacji w PKB wszystkich obywateli, bo dotychczas było tak, że mówiono o tym, że PKB wzrasta, tylko nie odczuwali to przeciętni obywatele poprzez swoje kieszenie, czyli wyższe wynagrodzenia. I jednym z takich elementów właśnie są układy zbiorowe pracy, bo nie można wszystkiego, panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo, zapisać w kodeksie pracy. Mam nadzieję, że to jest początek, jestem o tym przekonany, dyskusji, jeżeli chodzi o układy zbiorowe pracy, że pan premier i panowie ministrowie będą orędownikami układu zbiorowych pracy, że spółki Skarbu Państwa dadzą ten pozytywny impuls i przykład do tego, że trzeba w taki sposób działać, a to także pomoże nam, związkowcom, w organizowaniu się w związki zawodowe, bo dzisiaj reprezentacja związków zawodowych jest może na poziomie 2,5 miliona członków na prawie 16 milionów zatrudnionych, a układy zbiorowe mogą podpisywać tylko związki zawodowe. I to także pomoże w zakładach pracy pracownikom organizować się w związki zawodowe, być stroną dla pracodawcy i rozwiązywać problemy w dialogu, przy stole negocjacji, a nie na ulicy. I tego sobie i państwu życzę, bo to jest droga w kierunku cywilizowanym, a nie jak to niektórzy pracodawcy mówią, choć są reprezentatywni z poziomu Rady Dialogu Społecznego, że układy zbiorowe to jest archaizm. Ja się z tym nie zgadzam. Podpisanie układu zbiorowego to nie jest niczyja porażka, ani związków zawodowych, ani pracodawcy. To jest sukces obu stron, bo w układzie zbiorowym można wpisać pozytywne rzeczy dla pracodawcy i dla pracownika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo przewodniczącemu Piotrowi Dudzie. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Panie przewodniczący, panowie ministrowie, szanowni państwo.
Dla mnie ten znaczek, który tutaj jest na ścianie, to jest jedna z największych świętości. Ten znaczek Solidarności od najmłodszych moich lat, mojej aktywności, która naprawdę się wcześniej zaczęła, społecznej, publicznej, politycznej, był dla mnie pewnym wyznacznikiem, pewną latarnią morską, wzdłuż której kształtowało się moje życie i kształtowało się moje myślenie o życiu publicznym, o życiu politycznym. Kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, to daliśmy temu wyraz, zresztą tutaj z moim kolegą siedzącym, ze Zbyszkiem Jagiełą, poprzez zaangażowanie się w coś, o czym wtedy jeszcze nie bardzo ktokolwiek w Polsce słyszał. I przez ostatnie 25 lat cały czas się o tym dyskutuje, ale realizacja tego postulatu nie została za bardzo posunięta do przodu. Mianowicie o własności pracowniczej, o prawach własności pracowniczej, o tym, co rozpoczęło się w latach 50., 60. w Stanach Zjednoczonych, potem nabrało przyspieszenia w Stanach Zjednoczonych. Orędownikiem tego był Louis Kelso, a u nas w Polsce Krzysztof Ludwiniak. I z Krzysztofem Ludwiniakiem próbowaliśmy to w latach 90. wdrożyć w Polsce. Promowaliśmy, pisaliśmy książki, pisaliśmy artykuły. Jednak model gospodarczy, który wtedy się rozwinął na świecie i w Polsce, był modelem opartym ściśle o paradygmat neoliberalny, gdzie związki zawodowe były niepotrzebne. Moim zdaniem związki zawodowe są bardzo potrzebne, są niezbędnym elementem całego układu gospodarczego, układu pracowniczego. Często jak pracodawcy narzekają na związki zawodowe ze mną, bo jak się domyślacie, jestem na różnych spotkaniach, bardzo różnych, to mówię, że troszeczkę to jest tak jak w związku małżeńskim. Czasami się narzeka też na żonę, to znaczy ja nie narzekam, żeby tutaj było do protokołu bardzo wyraźnie zaznaczone. Jeszcze raz to powtórzę, że nie narzekam. Natomiast niektórzy narzekają i dopiero wtedy, kiedy brakuje oczywiście żony, męża, wiadomo, jak jest bardzo niedobrze. I tak samo tutaj, takie myślenie krótkowzroczne o tym, że związki zawodowe, że zakładowe umowy o pracę to jest archaizm, przeżytek, są na pewno czymś zupełnie nieprzystającym do rzeczywistości, takiej jak tutaj pan przewodniczący Duda zaznaczył, właśnie jak tytułowa część tej konferencji, czyli społeczna gospodarka rynkowa, której my jeszcze na pewno nie mamy, a która jest dla nas takim wyznacznikiem. My nazywamy ją gospodarką opartą o paradygmat Solidarności. Właśnie tego testamentu Solidarności, tego echa Solidarności z roku 80-81. I my dzisiaj, nasz rząd realizuje dziedzictwo tamtej Solidarności. Bo oprócz tematu pracy jest jeszcze ten szerszy temat społeczny i zabezpieczenia bytu, zabezpieczenia życia społecznego. Jak mówiła pani Teresa Liszcz, były członek sędzia Trybunału Konstytucyjnego, też współpracująca przez wiele lat z Solidarnością, że właśnie praca jest podstawą bytu człowieka, wyznacza ten całokształt naszych zachowań w życiu społecznym i w życiu gospodarczym. I właśnie w taki sposób patrzymy również, czy ja patrzę na zakładowe umowy zbiorowe, które podnoszą standard życia gospodarczego i życia społecznego. A odkryciem naszych rządów jest to, że nie ma czegoś takiego jak dwa odrębne byty, społeczeństwo i gospodarka. I społeczeństwo i gospodarka, wszyscy jedziemy na jednym wózku. Dlatego tak lubię uczestniczyć w tych trudnych bardzo spotkaniach też Rady Dialogu Społecznego, bo tam widać, że ścierają się ze sobą te dwa wymiary pracy i kapitału, które od wieków, tylko w różnym kształcie różnych paradygmatów i dogmatów, obracają się i wyznaczają kierunki rozwoju. Bo uważam, że w tyglu takich właśnie dyskusji uciera się pogląd o tym, w jaki sposób stosunki pracy powinny być ukształtowane. I teraz dwa słowa chciałem o tym powiedzieć, może zaczynając od takiego już kawału z bardzo długą brodą, czy anegdoty, którą pewnie połowa z Państwa tutaj zna, ale on mi się bardzo podoba.
Otóż jak szef związków zawodowych przychodzi Piotr Duda do Volkswagena, do zakładów pracy i tutaj szef Volkswagena mówi: zobacz Piotr, wszystko u mnie tutaj już robią roboty, tu robot, tam automat, tu robot, prawda, no już tych związków twoich zawodowych niedługo nie będziemy potrzebować, a układów zakładowych, tych zakładowych układów zbiorowych tym bardziej nie będziemy potrzebować. No i się uśmiecha do niego lekko tak, prawda, z poczuciem wyższości. Ale szef związku zawodowych mówi: no tak, tylko ciekawe, kto wkrótce będzie kupował te twoje samochody, bo na pewno nie te twoje roboty. No i to jest taka głęboka prawda na temat stosunków pracy i stosunków między kapitałem a pracą, tak jak ten Thomas Piketty słynny opisał to, prawda, w tej swojej pracy o kapitale w XXI wieku. I szanowni państwo, milowymi krokami ta rzeczywistość się zbliża. Więc jakkolwiek ten postulat jest bardzo ważny, ja to odczytuję tak: porozumiewajmy się, bądźmy w dialogu, w trudnym dialogu, w Radzie Dialogu Społecznego. Cieszę się z odbudowy tego Rady Dialogu Społecznego. Dziękuję związkom zawodowym za to, że do tego doprowadziły, bo poprzednia ekipa, wiemy, jak w końcówce, zwłaszcza swoich rządów, się w tym względzie zachowywała. Ale nie możemy też chować głowy w piasek. Nie możemy chować głowy w piasek i udawać, że relacje między pracą, pracownikiem, kapitałem, pracodawcą są takie same, jak były 20 lat temu, 50 lat temu i 150 lat temu. Bo nie są. Dzisiaj nawet definicja pracownika i pracodawcy i miejsca pracy jest kompletnie inna dziś 10 lat temu. A jak zamkniemy oczy, to sobie wyobraźmy, jak będzie wyglądało życie pracownika, miejsce pracy. Co to jest miejsce pracy? Coraz częściej się mówi o telepracy. My zatrudniamy w Ministerstwie Rozwoju również ludzi, którzy pracują poza Warszawą, w mniejszych ośrodkach. Tam dajemy pracę, ale to jest bardziej już telepraca w oparciu o inne środki komunikacji. Pracodawca jest często, coraz częściej dla siebie pracownikiem również i pracownik jest bardzo często też na innym etacie pracodawcą. I te zmiany relacji, jeżeli kompletnie zamkniemy oczy na nie, to się obudzimy za 5, 10, 15 lat w zupełnie innym świecie, w jeszcze gorszej sytuacji niż dzisiaj. Dlatego i na te automaty i roboty w miejscach pracy nie tylko nie wolno ich niszczyć, niszczyć mówię symbolicznie, jak słynne powstanie Neda Luda, zresztą legendarnego, i niszczenie warsztatów tkackich w Londynie. Gdzie byłaby Anglia, gdzie byłby Londyn, jakby rzeczywiście wtedy wszystko zniszczono i świat nie poszedł wraz z tym postępem technologicznym. No właśnie, poszedł świat z tym postępem technologicznym i jesteśmy dzisiaj w cudownym miejscu, w jakim nigdy nie byliśmy, bo dobrobyt nigdy nie był taki na świecie, jak jest dzisiaj, przy 7 miliardach, 300 milionach ludzi, a jeszcze na początku tego wieku 2 miliardy z kawałkiem, przepraszam, zeszłego wieku, ja ciągle żyję jeszcze w tym wieku Solidarności. Nie przyzwyczaiłem się. Więc to jest też wielkie wyzwanie. Pewnie, że artykuł 20 nie jest taki znowu strasznie żywy, zgadzam się tu z przewodniczącym Dudą, ale też wielka moja prośba do wszystkich państwa, zwłaszcza po stronie związków zawodowych, i to samo mówię do pracodawców, bo to po ich stronie jest też wielka odpowiedzialność, żeby zmienić tą rzeczywistość na taką, żeby wprawdzie roboty nie musiały kupować tych samochodów, ale żeby człowieka, pracownika, których będzie mniej i pracy może być coraz mniej, żeby też jego było stać na kupowanie tych samochodów z tej opowiastki krótkiej. I jeszcze jeden wymiar, który dla pracowników czasami nie jest tak bardzo widoczny, bo jak ktoś już ma pracę, to jest w innej rzeczywistości niż ten, który nie ma pracy. I tutaj też moja prośba, żeby mieć na uwadze ten wymiar, że czasami właśnie ten bezrobotny jest w takim niezwykle trudnym położeniu, bo o niego się nikt nie upomina. Związki zawodowe nie upominają się o bezrobotnych. Związki zawodowe się upominają o pracowników. Możecie państwo tu lekko zaprzeczać, ale taka jest prawda w 98%. Ja rozmawiałem 1000 razy w życiu ze związkowcem, może parę razy o bezrobotnych się pytał. Związkowiec, przewodniczący tych związków, tamtych związków. I jednocześnie też gospodarka to mechanizm skomplikowanych naczyń połączonych, gdzie czasami ten przyjezdny nie zabiera nam pracy, tylko tworzy miejsce pracy.
ten Ukrainiec, w cudzysłowie, bo to może być Białorusin, Hindus, ten ktoś, kto przyjeżdża z zewnątrz, którego często jako na związki zawodowe traktujecie państwo, no, jako powiedzmy, jak to delikatnie powiedzieć, no nie największego przyjaciela, on tworzy miejsca pracy. Bo jak nie przyjedzie tu i nie będzie pracował, to te miejsca pracy się wyniosą z Polski w ogóle. Ja byłem teraz parę tygodni temu na zaproszenie pana przewodniczącego Marka Suskiego na południu Mazowsza. Tam zwiedziłem wiele zakładów sadowniczych, przetwórstwa rolno-spożywczego. Powiem państwu, nie byłoby naszego przemysłu jabłczano-przetwórczego, gdyby nie pracownicy zza wschodniej granicy. Po prostu by nie było. No chyba, że wy, związki zawodowe, coś zrobicie w drugą stronę, żebyśmy tam chcieli my, Polacy, pracować, ale ja nie wiem, co byśmy musieli zrobić, bo przecież na siłę niewolnictwo skończyło się 150 lat temu, prawda? Na siłę nikogo tam nie przyciągniemy. Szanowni państwo, pokazuję te różne wymiary, jeśli Piotr mi pozwoli, trochę w szerszym kontekście, bo gospodarka to nie jest taki teraz prosty mechanizm, jak był, jak rozmawiałem tu z panem prezesem Volkswagena, który powiedział mi, że po II wojnie światowej związki zawodowe uratowały Volkswagena i wszyscy, i prezes dzisiaj jest związkowcem. No to jest oczywiście bardzo ciekawy przykład, bardzo piękny, mi się podoba. Mi się podoba, też uważam, że powinno tak bardzo często być. Tak samo jak i związkowcy powinni się często zapisywać do związków pracodawców. Też by się to przydało czasami. Jakby założyli swój biznes, prawda, jakby poprowadzili małą firmę jakąś, ci związkowcy i szefowie związków. Myślę, żeby się to przydało wszystkim. Spojrzenie z różnych perspektyw. I na tym chciałem zakończyć i o to poprosić. Żebyśmy spojrzeli z różnych perspektyw. Pracodawcy, ale i pracownika. Bezrobotnego, ale i tego przemysłu przyszłości, czyli tych robotów, które będą nas zastępować. Godnej pracy, godnej płacy. Solidarności społecznej, którą nasz rząd właściwie wprowadził, bo zlikwidowaliśmy ubóstwo skrajne u dzieci, ubóstwo w ogóle zredukowaliśmy znacząco, czyli wielkie dziedzictwo Solidarności mojego świętego azymutu my zrealizowaliśmy, wdrożyliśmy. Ale dzisiaj kolejne 25 lat, kolejne 35 lat od utworzenia Solidarności to czas, który zupełnie zmieni naszą rzeczywistość. Czwarta RP, czwarta rewolucja przemysłowa i która przyniesie też czwartą RP, czwartą Rzeczpospolitą. Na pewno. Wpiszmy się w nią jak najlepiej we wzajemnym zrozumieniu, we wzajemnym dialogu. Myślę, że wszyscy na tym po prostu skorzystamy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, chciałoby się powiedzieć za panem premierem, panowie pracodawcy, bierzcie przykład z pana Oksena. Proszę państwa, konferencje na żywo mają to do siebie, że czasami zdarzy się kogoś pominąć, zapomnieć, ale to wszystko spada potem na prowadzącego, więc ja kolejny miesiąc będę bez premii. Trudno. Chciałbym jeszcze wśród nas powitać dwóch naszych partnerów, dwóch naszych wspaniałych gości, prezesa Grupy Energetycznej pana Henryka Baranowskiego i prezesa Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energia Konwencjonalna pana Sławomira Zawadę. Panowie po prostu siedzą tak blisko, że o nich zapomniałem, przepraszam, najmocniej. A teraz już proszę o zabranie głosu ministra w kancelarii pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana Pawła Muchę. Szanowny panie premierze, szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie ministrowie, szanowni członkowie Komisji Krajowej, szanowni panowie prezesi, szanowni państwo, dla mnie to zaszczyt, tak jak mówił tutaj pan premier Morawiecki, że możemy brać udział w tej debacie właśnie z Solidarnością. Chcę bardzo serdecznie Solidarności podziękować, że to jest kolejne spotkanie, które jest wyrazem i głównej aktywności Związku Zawodowego, czyli zabiegania o interesy pracowników, ale to jest kolejne spotkanie, które się wpisuje w dialog, który zapowiedział
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, mieliśmy zaszczyt zainaugurować cykl spotkań związanych z debatą nad konstytucją w sali BHP, także w obecności członków Komisji Krajowej. To było pierwsze spotkanie, a jesteśmy w toku dzisiaj dyskusji na temat układów zbiorowych pracy, a już szykujemy się do spotkania, na które także bardzo serdecznie zapraszam, które będzie miało miejsce u pana przewodniczącego Dominika Kolorza. I będziemy rozmawiać o kwestiach ochrony pracy i mam nadzieję, że ta dyskusja będzie dyskusją także, z której będą kolejne wnioski, kolejne ustalenia, które będą nas przybliżać do tego, żeby udoskonalać prawo, żeby udoskonalić to najwyższe prawo, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ja widzę tutaj pełną analogię pomiędzy dzisiejszą naszą dyskusją na temat związany z problematyką układów zbiorowych pracy, a dyskusją dotyczącą problemów polskiej konstytucji. Dlatego, że w obu tych wymiarach mówimy o swoistej umowie społecznej. W przypadku układu zbiorowego pracy, to co trafnie podnosił pan przewodniczący Piotr Duda, mówimy o tym, że nie ma wygranego, nie ma przegranego. Mamy to źródło prawa pracy, które jest najdoskonalsze, bo jest efektem porozumienia zawartego przez pracowników z pracodawcą. Podobnie w szerszej skali, kiedy mówimy o problematyce konstytucyjnej, to mówimy o swego rodzaju umowie społecznej, która jest porozumieniem ogólnospołecznym, ogólnoobywatelskim, które daje podstawę organizacji sprawnie funkcjonującego państwa. Takiego państwa, które jest efektywnie zarządzane, ale w którym oczywiście podstawą jest godność ludzka, są prawa podstawowe, a zwłaszcza prawa socjalne. I tutaj nie ulega wątpliwości, ja jeszcze jestem po wczorajszej debacie z prawnikami i ekonomistami, że dzisiaj, tak jak padało w wypowiedziach moich szacownych przedmówców, jesteśmy na etapie takim, że ten przepis artykułu 20, kiedy jest mowa o społecznej gospodarce rynkowej, pozostaje pewnym postulatem. I to postulatem do realizacji, ale także wyrażonym i powiedzmy sobie to szczerze, też nie w idealnym w sensie legislacyjnym przepisie, bo mówi się o pewnym odwołaniu do doktryny ekonomicznej z lat 40. z Republiki Federalnej Niemiec. Konstytucjonaliści podnosili, że to bardziej pojęcie z doktryny ekonomicznej, a jeżeli chodzi o kwestie praktyki, to były przypominane dzisiaj także bardzo negatywne zjawiska, które polegały na tym, że w Polsce dialog instytucjonalny, pomimo literalnej treści artykułu 20, nie był prowadzony przez kilka lat i mogło się to dziać, pomimo tego, że formalnie można by przyjmować, że artykuł 20 takiej sytuacji nie powinien przewidywać. Ja wskazuję, że układ zbiorowy nie musi być tylko listą pracowniczych przywilejów, ale może być kompleksową umową społeczną obowiązującą w danym zakładzie pracy czy w danym sektorze, czy może być także umową, która obowiązuje ponadnarodowo, jak mówił pan przewodniczący Piotr Duda. Taką umową, na gruncie którego to porozumienia reguluje się najważniejsze aspekty stosunku pracy oraz zarządzania pracą i pracownikami. To jest ta formuła negocjacyjna, która powinna być uprzywilejowana i na to zwracają uwagę praktycy obrotu gospodarczego, na to zwracają uwagę przedsiębiorcy także, którzy rozumują racjonalnie, że ta formuła jest najdoskonalsza. Ja jestem przekonany, że układy zbiorowe są tą instytucją prawną, która powinna być wspierana, która ma na celu zapewnienie równowagi obydwu stronom tego porozumienia i ten sukces nie jest tylko sukcesem finansowym, jeżeli jest to porozumienie, ale ten sukces umożliwia w ogóle sprawną realizację wszystkich zadań, które są związane z funkcjonowaniem danego przedsiębiorstwa, bo to jest porozumienie, które wskazuje na ścisłą współpracę na linii pracownik-pracodawca, a wiemy, że kiedy pracownik jest usatysfakcjonowany, ma zaufanie także do pracodawcy, nie szuka innego pracodawcy, to ten efekt pracy, ta wydajność pracy, o której bardzo często mówi pan premier Morawiecki, jest wtedy wyższa. Jeżeli chodzi o poglądy nauki prawa, podkreśla się, że społeczna gospodarka rynkowa jest czy powinna być takim ustrojem, w którym przez aktywizację zawodową i gospodarczą społeczeństwa zapewnia się wzrost gospodarczy, ale także odpowiedni rozwój społeczny, wsparty racjonalnymi zabezpieczeniami socjalnymi i to jest ten stan rzeczy, do którego powinno się dążyć. Społeczna gospodarka rynkowa opiera się na dążeniu do stworzenia takiego mechanizmu podziału dochodu, który pozwoli na bezpośrednie korzystanie przez wszelkich zainteresowanych z efektów procesów gospodarczych bez odwoływania się do opiekuńczej roli państwa i oznacza to, że wyniki ekonomiczne nie stanowią celu samoistnego,
a ocena osiąganych wyników gospodarczych wiąże się ze sposobem podziału ich efektów, który jest jednym z kryteriów organizacji gospodarki. Jednym ze sposobów na bardziej równomierny podział dóbr są właśnie układy zbiorowe prac. Jeżeli chodzi o kwestie związane z materią konstytucyjną, to tutaj mamy wyraźne wskazanie, że ten prymat wolnego rynku, co do którego nikt już dzisiaj nie dyskutuje, który jest zawarty wprost w przywoływanej treści artykułu 20 Konstytucji, musi jednak być związany, i tu znowu odwołam się do także wypowiedzi wcześniejszych pana premiera Morawieckiego, z pewną refleksją o sprawach wartości ogólnospołecznych. To jest ten element podkreślenia tego słowa, być może niedoskonałego społecznego czy socjalnego modelu gospodarki rynkowej. Tam, gdzie mówimy o standardzie godnej pracy, tej pracy, która musi być wartością chronioną konstytucyjnie. Dzisiaj, tak jak państwo wiecie, mamy przepisy o ochronie zatrudnienia i to też jest jeden z postulatów do naszej dyskusji, że powinniśmy rozmawiać o kwestiach wprost wyrażenia pewnych wartości dotyczących ochrony pracy, które zawarte przecież były w obywatelskim projekcie Konstytucji Solidarności, a które nie stanowiły niestety podstawy prac Komisji Konstytucyjnej, bo pamiętamy, że pomimo tego, że wtedy było takie oczekiwanie społeczne, żeby dać Polakom wybór pomiędzy tym projektem, który był przygotowany w ramach prac Komisji Konstytucyjnej, a obywatelskim projektem Konstytucji, to takiego wyboru Polakom nie dano, a te rozwiązania, które były przez Solidarność przedstawiane, one bardzo często niestety aliminę były odrzucane i większość wtedy ówczesna polityczna, parlamentarna nie chciała tej dyskusji nad pogłębieniem tego, żebyśmy nie mówili tylko o normie dość ogólnej i niestety blankietowej, tylko żebyśmy zagwarantowali, czy to w rozdziale pierwszym Rzeczpospolita, czy w rozdziale drugim, gdzie jest mowa o statusie człowieka, obywatela, pewne gwarancje takie, które by to narzędzie socjalnej gospodarki rynkowej naprawdę stanowiły jako rzeczywiście obowiązujące w ustroju gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej. Dla pana prezydenta nie ulega wątpliwości, że dialog społeczny powinien być podstawą funkcjonowania nas wszystkich w tym otoczeniu społecznym. Prezydent wskazuje, że dialog powinien dotyczyć najważniejszych spraw naszego życia i prezydentowi jako obrońcy praw pracowników niezwykle zależy, aby prowadzić do tego, żebyśmy rozmawiali w formule właśnie dialogu, dyskursu i żeby to nie pozostawał przepis blankietowy. Żeby to odwołanie, które jest dzisiaj zawarte w artykule 20, było wypełnione autentyczną treścią współpracy pracodawców, przedsiębiorców, przedstawicieli strony społecznej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że ta debata, która się toczy w ramach zapowiedzianej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy referendum konsultacyjnego, ona musi obejmować także postulaty związane czy to z układami zbiorowymi pracy, które powinny być podstawowymi porozumieniami jako autonomiczne źródła prawa pracy i tu w pełni zgoda dla tego, co mówił pan przewodniczący Piotr Duda, ale dla nas nie ulega wątpliwości, że ta debata w ogóle jest takim miejscem, kiedy będziemy mogli rozmawiać o tych najważniejszych polskich sprawach i tak jak państwo wiecie, w założeniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przyszłym roku w perspektywie bądź to referendum dwudniowego 10-11 listopada 2018 rok, bądź to w perspektywie referendum 11 listopada, specjalnie w tej dacie, dla wskazania szczególnej roli tego gestu takiego patriotycznej manifestacji, takiego pokazania jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem i chcę się wypowiedzieć w sprawie określenia kierunków zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, bo właśnie jako pracownik, jako obywatel, jako związkowiec, jako Polak jestem do tego najbardziej uprawniony, bo jestem suwerenem na gruncie artykułu 4 Konstytucji. Przypomnę, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu i to jest ten dialog, który dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej Polskiej chce prowadzić z państwem. Ja się bardzo cieszę, że w ten dialog bardzo aktywnie włączyła się Solidarność. Za to chcę bardzo serdecznie podziękować. Zapraszam państwa do udziału w tych spotkaniach kolejnych regionalnych. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej i we własnym życzę państwu bardzo owocnych, dobrych obrad w tej ważnej problematyce, jaką stanowią problemy związane z układami zbiorowymi pracy i także w imieniu pana prezydenta deklaruję pełne wsparcie dla takich działań, które będą prowadziły do tego, żeby układy zbiorowe pracy faktycznie jako autonomiczne źródło prawa pracy stanowiły podstawę w jak najszerszym zakresie regulowania zbiorowych stosunków pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Tego sobie życzmy. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, zanim poproszę kolejnego naszego gościa, chciałbym jeszcze przywitać wśród nas prezesa Polskich Linii Kolejowych, pana Ireneusza Merchela. Witamy serdecznie. A teraz poproszę o zabranie głosu pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii. Panie przewodniczący, panie premierze, państwo ministrowie, prezesi, przewodniczący, to spotkanie ma szansę otworzyć szerszy dialog, nasze dzisiejsze. Tak się składa, że zdarzyło mi się w moim życiu siedzieć po obu stronach stołu, o czym wspomniał pan premier, że to może być korzystne. Siedziałem po stronie związkowej i po stronie pracodawców. Byłem także wielokrotnie mediatorem. Gdzieś jesteśmy blisko, tutaj patrzę na pana prezesa Mamińskiego, dziś jesteśmy gdzieś blisko 25. rocznicy ogólnopolskiego strajku kolejarzy, gdzie było to przedsiębiorstwo państwowe, a więc to państwo było pracodawcą wtedy. Zostałem wtedy jako poseł nawet opozycji wtedy poproszony o to, żeby poprowadzić mediację, bo sytuacja była trudna. I nowe rozmowy z roku bieżącego, nawet z tygodni licząc i z roku ubiegłego, dotyczącego tak samo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o gospodarcze i chodzi o górnictwo. Jakie my możemy, jakie partnerstwo, bazując, odnosząc się do konstytucji, ale ani dokument, ani prawo nie zastąpi pewnych spraw związanych z realną sytuacją, z realnymi, konkretnymi wnioskami i gospodarczymi, i społecznymi. Bo układ zbiorowy, o którym mówimy, mówimy o relacjach w ogóle pracownik, pracodawca, ale szerzej pracownik, właściciel firmy. To się w tej chwili bardzo komplikuje, bo już prawie nie możemy w Polsce użyć słowa firmy państwowe, bo ich prawie nie ma. Spółki prawa handlowego z mieszanym kapitałem, w niektórych większościowy udział Skarbu Państwa jest, w innych mniejszościowy, inne funkcjonują już całkowicie obok tego niezależnie. Także jakby niezależnie od całkowicie, nawet te, które są z udziałem Skarbu Państwa, jest system spółek zależnych, które funkcjonują całkowicie niezależnie. I tutaj przychodzimy do pewnego momentu, w którym w moim przekonaniu musimy się przymierzyć do tego głównego, zasadniczego pytania. W jakim zakresie partycypacja, a więc z nią idąca współodpowiedzialność? Bo nie możemy jednostronnie mówić, jak patrzę na przestrzeń lat, tylko o partycypacji, o żądaniach, o oczekiwaniach, bo dzisiaj firma inaczej wygląda, ale i o współodpowiedzialności, żeby w odpowiednim momencie reagować w ramach firmy na to, co się dzieje, kiedy ją trzeba ratować, kiedy trzeba podejmować dramatyczne decyzje, jak mieliśmy ostatnio do czynienia w ostatnich 2 latach z górnictwem. Gdzie bez współodpowiedzialnej roli strony społecznej prawdopodobnie nie dałoby się temu podołać. A więc jaki zakres? I tu te zakresy współodpowiedzialności, które gdzieś tam próbujemy wymyśleć, to są zespoły monitorujące związkowo-administracyjne, gdzie związki zawodowe są dopuszczane, co czasami pracowników administracji bulwersuje, ale
do dokumentów źródłowych, do dokumentów, które istotnie decydują o firmie. Tutaj czasami szwankuje poczucie odpowiedzialności odnośnie przekazywania informacji, ale te rzeczy się docierają. I teraz kwestia, jeżeli mówimy o uregulowaniu wszystkich rzeczy, no to musi to uregulowanie być uzależnione od sytuacji firmy. Nie da się tego w oderwaniu zrobić. Nie da się układu zbiorowego napisać i powiedzieć, tak ma być i do widzenia. Bo dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej zewnętrznej, że kończy się powoli konkurencja gospodarcza na terenie danego państwa. Rozpoczyna się bardzo drapieżna konkurencja międzypaństwowa. I co byśmy tutaj nie powiedzieli, są korporacje, które funkcjonują ponad granicami, ale w pewnym sensie wymagany od nich jest, że tak powiem, patriotyzm gospodarczy w stosunku do swego mocodawcy, do swego państwa. I w tej dziedzinie zaczynają się państwa i administracja państwowa coraz bardziej angażować. A więc my stajemy do tej konkurencji w tej chwili międzypaństwowej, międzynarodowej. Kończy się ten etap konkurencji. W drobnych przedsiębiorstwach to całkiem inaczej funkcjonuje. O tym nie rozmawiamy. Rozmawiamy o dużych firmach. A więc w jakim zakresie mogą być układy zbiorowe ponadzakładowe? Coraz mniej one, dlaczego mówimy, tu jest trudna sytuacja, o której powiedział pan przewodniczący. Czasami zarządy spółek nie bardzo się garną do tych ponadzakładowych, bo powstają różne uwarunkowania, powstają uwarunkowania konkurencyjne, to widać nawet na naszych forach dialogu społecznego, więc tutaj musimy wypracowywać pewne rozwiązania, które są możliwe, bo w jednych branżach można jeszcze, mogą być ponadzakładowe układy zbiorowe, w innych już jest to coraz trudniej zrobić, więc tu musimy wychodzić naprzeciw sytuacjom i w stosunku do danych sytuacji te rzeczy rozwiązywać, ale moje przekonanie jest o tyle istotne, że dopiero kiedy rozwiążemy problem, jak dojść do współodpowiedzialności pracowników za firmę, do uczestniczenia ich w pewnym sensie nie tylko w roszczeniach i w rozliczaniu za pracę, ale w pewnym zakresie z pewnej współodpowiedzialności za jej losy. Jak to granice ustawić, żeby to było motorem napędowym naszej polskiej gospodarki, żeby to było napędowym motorem dla nas, dla wymyślenia nowocześniejszych systemów zarządzania, właśnie współzarządzania, żebyśmy byli bardziej konkurencyjni międzynarodowo, żebyśmy mogli na tych rynkach się odnaleźć. Więc te rzeczy są bardzo otwarte i nie da się tego jednoznacznie dookreślić w moim przekonaniu dzisiaj, bo to zależy od branży, to zależy od dziedziny gospodarki, to zależy od tego, jak dana branża uczestniczy w życiu gospodarczym międzynarodowym. Więc tutaj kwestie są bardzo otwarte. Niemniej myśmy w Polsce zawsze wypracowali i szli w kierunku obywatelskiego podejścia, więc ta nazwa w Konstytucji społecznego podejścia do współpracy pracodawców ze stroną społeczną, z załogą tak naprawdę, jeżeli mówimy o związkach zawodowych, mówimy o reprezentacji załogi. A więc w tej dziedzinie, w różnych gałęziach to się różnie rozwija. U nas pozostała pewna część uczestnictwa własności państwowej, ale dosyć ograniczonej. Przecież my mamy w Polsce mniejszy zakres własności państwowej niż ma Francja czy Niemcy. Doszliśmy do takiego momentu wskutek tych sytuacji, że społeczeństwo stawiało na moc w pewnym okresie w wyborach na mocny liberalizm. A więc patrząc na te wszystkie uwarunkowania, no musimy w pewnym sensie zdefiniować przedsiębiorstwo w ramach oczekiwań, czy nawet przyszłych poprawek do Konstytucji, jednak ponadwłasnościowo, żeby to nie miało znaczenia, czy to jest własność państwowa, czy własność prywatna. Wymóg prawny i egzekucja prawna powinna być podobna, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że tam, gdzie państwo ma znaczący udział własności, tam jest jednak łatwiejsza i bardziej widoczne egzekwowanie prawa pracownika, egzekwowanie traktowania pracownika bardziej partnersko. Tam, gdzie ten udział własności państwowej ginie całkowicie, odbywa się to trochę inaczej i często gorzej. I też to jest wszystko się dzieje w świetle naszego prawa. Więc musimy na to popatrzeć bardziej globalnie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, pan minister mówił o węglu, więc chciałbym również powitać wśród nas pana Daniela Ozona, prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który schował nam się tam bardzo daleko. Witamy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, a teraz już będą nam potrzebne słuchawki. O zabranie głosu proszę sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luca Vincentini. Bardzo proszę. Der Vice-Prime Minister Piotr, the ministers, authorities, companies and colleagues here in the room. Thank you very much, Piotr, first of all, for organizing this very important conference. I think it's an exceptional and extraordinary occasion for us to discuss about workers' rights, wage developments, collective bargaining, and what we can do to improve the situation of working people in Poland and in the rest of Europe. First of all, the problem we have to be aware about before even starting discussing about workers' rights and about collective bargaining is what happened in the last 10 years in Europe and also in the rest of the world. We have faced the greatest crisis we ever faced in the last probably century, and we are still trying to recover from this crisis. And we cannot ignore that this crisis produced incredible effects on workers' lives, on people's lives, on the public budgets, on the performances and productivity of our economies in each and every country of the European Union and also outside the European Union. And particularly, the value, the fundamental value that was mentioned by Piotr, by the Vice Prime Minister, by others, that is the social market economy that was mentioned for the first time by Jacques Delors in the 90s in the European Union. That should be one of the fundamental pillars, I mean, to build up a better model for the European economy facing the competition with the rest of the world. Well, this social market economy is, in the west of Europe, has been undermined by the crisis, by the austerity policies, by the neoliberal policies we face so far. And in the eastern part of Europe, as the Vice Prime Minister said, it was never properly established. So we have this problem in front of us, first of all. How can we make sure that we can really build up within the single market of the European Union a proper, well-working and inclusive social market economy? And for doing that, it's a matter, of course, of investment, of boosting economic growth, of making economic growth sustainable, but on the other side, it's also a matter of having sound and efficient social protection systems, having sound and efficient industrial relations and collective bargaining, and being able to protect the workers' rights, and more in general, the rights of our citizens. In this respect, the discussion that is going on at the European level at the moment is crucial. We had the opportunity before starting this conference to discuss with the Vice Prime Minister and other ministers and Piotr about the European Pillar of Social Rights. Piotr said in his introduction that he wants, Solidarność wants, a sort of constitution for workers in Poland. Well, this is exactly what we are trying to do with the European Pillar of Social Rights at the European level. Having a document, a list of principles, enshrined in a paper that should be proclaimed by member states of the European Union, where we can really list the fundamental rights of workers in the social Europe we would like to rebuild up and to recover after the crisis. This means that these rights should apply to everybody. Why I say everybody? Because we know how much fragmentation we have in the labor markets in the European Union. Of course, we have the traditional sectors in the economy, in the labor market, where there are trade union members, workers that work with some protection, that have better wages than others. Sometimes they can enjoy also good pensions or good social protection systems. But unfortunately, they are under attack. And on the other side, we have one-third, one-fourth of the labor market in each and every country that is precarious, no protection at all, no rights, no possibility to enjoy a proper pension at the end of their career, no possibility to have proper social protection. So we have to take care of all of them,
of unemployed people as well, as the Vice Prime Minister said, this is also a problem for the trade unions. We need to make sure that not only we protect unemployed people, but we make sure that unemployed people can enter or re-enter the labor market. But then, when we can provide people with a job, we have to make sure that this job is a quality job, that is well protected, that there are rights for everybody. In this sense, this opposition between the so-called insiders and outsiders, so people that are already in the labor market, that are protected, and on the other side, people that enter the labor market, that work in the new sector of the economy, that don't have the same kind of protection, we need to resolve this conflict. And to resolve these conflicts, we have on the one side to extend fundamental workers' rights to these new categories of workers in the digital economy, but not only, the precarious workers, non-standard workers, independent workers, mainly young people. They need to have the same rights as the others, but at the same time, this extension of rights cannot happen at the cost of the ones that have already some rights. We cannot destroy the existing rights to extend some little rights to everybody. We need to have a convergence towards the best, not a convergence towards the average. This is the fundamental element that we would like to have as a core in the European pillar of social rights. And the only way to make sure that these rights can be extended to everybody and that we can really protect everybody, a Europe that protects, said President Juncker in his first speech in front of the European Parliament. This is exactly the Europe we want. To make sure that this is really to happen, well, we need to use the most efficient tool that we have in our hands as social partners. That is social dialogue, industrial relations, collective bargaining. These are the elements on which we can really build up a better social Europe. And it's up to our responsibility, first of all, as social partners, not only the trade unions, also the employers' organizations, preserving our social market economy means, first of all, to restart and relaunch our capacity to deliver proper social dialogue and collective bargaining. And this is exactly what we need to do together. We are really confident that the Polish government, together with the other 27, because there will be still the UK proclaiming the pillar, it's quite weird because they are going out, but anyway, they are still part of the European Union, but we are really confident that the Polish government, together with the others, in the oncoming weeks, first of all, next week in the Council of Labour Ministers, and then in a few weeks' time in Göteborg, 17th of November, that all the member states, all the prime ministers will proclaim this European pillar of social rights. So we will have a constitution for workers, finally, in the European Union. And this is really essential also to help each and every country and social partners in each and every country to make sure that this constitution, this European constitution for workers, can really live in each and every country and be transformed and transposed into national constitutions for workers. As I say, one of the fundamental elements at the core of this pillar of social rights is exactly social dialogue and collective bargaining. And as I say, the value of collective bargaining is that collective bargaining is the only tool we can really use to improve, at the same time, working conditions and wages of working people. Collective bargaining in the sectors, as Piotr said, because it's important, of course, to deliver proper collective bargaining at company level. But you know, we know perfectly, all of us, that this is possible only in a very limited number of companies. Only big companies, companies that export, companies that are really productive and competitive in the economy, they can afford the fact that they can deliver proper collective agreements at company level. Of course, they have to show a positive example. They have to become a fundamental benchmark in this respect, but this is not enough. We need to cover each and every worker with collective agreements. And going only through collective bargaining at company level cannot achieve this objective. Also because we need to use collective bargaining as a fundamental macroeconomic tool. It's not only a matter of protecting workers' rights. It's first of all
about using collective agreements to make sure that wages as a fundamental component of the economy can really concur and contribute to sustainable growth and to better productivity, competitiveness, and more in general, prosperity for our economies. This is not what has happened in the last decade, unfortunately. Profits went up a lot, productivity went up quite significantly, but wages have been completely depressed in most of the countries. And additionally to this, we have also an incredible wage gap that still exists between the west and the eastern part of Europe. This gap sometimes is more than 50%. Sometimes the ratio is 1 to 6, 1 to 10. Is this acceptable? We don't think this is acceptable. There is no justification for the fact that workers in the eastern countries, including Poland, they earn 1/6 or 1/10 of what Western workers earn in sometimes the same company in a different plant in another country. And there is no justification also if we refer to the productivity levels. Because, you know, let's take Volkswagen. Volkswagen is really a symbol of the European industry, I mean, one of the best performing company in the world. Well, Volkswagen has invested a lot of money in the Eastern countries. Plants have been opened, a lot of jobs have been created. We are really grateful to this company, as to other companies, of course, for what they have done. But at the same time, we see that if you take a Volkswagen plant in Poland, in Slovakia, in Czech Republic, in other countries like this, in Serbia, etc., well, the productivity levels can be 60%, 70%, 80% in comparison to the productivity levels in a Volkswagen plant in Germany. But how much are the salaries? 30%, 25%, 40% in the best situation. So it's clear we have a problem. Because it's not possible to say that competitiveness for this company, as for the others, I mean, is based mainly and only on this wage gap. We need to address this problem properly. Also because continuing having wage depression, that means also depression in demand, depression in inflation. And so having this kind of wage divide together with wage depression means that at the end of the day, our economies will not be performing properly. There will be always a gap in this respect. And this internal competition based on cheap labor between different European countries at the end will harm also the potential of the single market of the European Union to compete outside the European Union. That's why we say that having a proper alliance for wage developments, for wage convergence, boosting collective bargaining in each and every country is not only a matter of social justice. It's first of all a matter of win-win interest in the economy. It's really the fundamental path to make sure that our economies can be prosper in a balanced way in our internal single market. Having a balance between profits and redistribution, a balance between export and internal demand, this is the fundamental element to have an economy that performs at the best. And this is the reason why I really would like to thank Piotr Duda for organizing this conference, because this conference comes exactly at the right time. This is the time when we are going to approve this European Pillar of Social Rights at the European level, but 1 minute after, what we would like to do is to launch a great alliance at the European level for wage convergence and for strengthening and reinforcing collective bargaining in each and every country. What does it mean, this alliance? It means that we want to increase wages, of course, gradually. They have to catch up with productivity without harming productivity developments. This is the balance we would like to find when it comes to this alliance. And to achieve this result, we need all the actors on board. It's not only the trade unions, it's not only individual companies, it's also the government, and it's also the employers' organizations, to make sure that this win-win approach can really produce positive results for everybody. Which are the tools that we have in mind to achieve this wage convergence? The first tool, of course, is that we need to increase minimum wages. We have set a target at the European level, that is that in each and every country, minimum wages should go towards the 60% of the average. We have to say and we have to recognize that Poland is one of the best places in Europe at the moment in terms of minimum wage increases. What the government did was really
fundamental, I mean, in this respect. Something similar is happening also in other countries, and so we are really encouraging the government together with social partners to do their best to continue this path for increasing minimum wages towards this target. But you know, minimum wages are not enough. Minimum wages are a rigid tool that increases only the lowest part of the wage scale. What we need to address the wage scale as a whole, to increase wages for the middle class, is to have proper collective bargaining. And as I said, it's not only a matter of having collective bargaining in the companies, it's first of all a matter of having collective bargaining in the sectors. Well, I met recently the Prime Minister of Bulgaria, Mr. Borisov, and I told him, we want Bulgaria, that is at the moment the country where wages are the lowest in Europe, absolutely the lowest. I told him we want Bulgaria being part of this alliance for increasing wages. Because, you know, we need, of course, to have some champions at the European level, but then we need also to avoid that others are left behind. And he said, we agree. We need to increase our wages because the brain drain we are facing at the moment in our country is unacceptable. Our labor market has been so impoverished, completely destroyed, I mean, by the fact that people cannot find a decent job and a decent wage in our own country. But he said, what can I do to push social partners to negotiate? What can I do as a prime minister, as a government, I mean, to convince employers and trade unions to sit down around the table and to negotiate a collective agreement in a sector or even in a company? I cannot do anything. It's not my business. And I told him, this is not exactly true. Because, you know, look at what happened in Germany, in France, in Italy, in Austria, in Sweden, immediately after the Second World War. Was collective bargaining established overnight, I mean, by magic, simply because social partners sat down around the table and decided to establish collective agreements? No, this is not what happened. What happened is that these countries decided 1 minute after the end of the war to establish in the constitution, first of all, and then in their legal frameworks, the right to collective bargaining. The obligation in some cases to extend erga omnes to each and every worker the results of collective bargaining. So the first thing that prime ministers, governments can do is to establish proper legal frameworks to make sure that collective bargaining can be developed properly in the sectors. Second, what they can do is that through these legal frameworks, when a collective agreement is concluded between social partners, they can extend it as a coverage erga omnes to each and every worker. Of course, there is not a single country except the Nordic countries in Europe where employers associations and trade unions represent more than 50% of their constituency, of workers and employers in a sector. They represent 30%, 40%, 25%, but they conclude an agreement. And after this agreement is concluded, then the government, with a decree, extends the agreement to each and every worker and company in that sector. This is the only way to make sure, together with a legal framework, that a collective agreement can run, can work properly, and can make sure that there is cohesion and inclusion in a single sector of the economy and of the labor market. And there is a third element on which member states can make a difference, the governments can make a difference, that is the so-called capacity building. They have to provide social partners with some funding, with some financing, to make sure that they can really deliver the proper skills and the proper competences to develop significant and efficient collective bargaining. So there is a lot that member states can do to help social partners in delivering collective bargaining properly, in making sure that collective bargaining can serve at the same time social justice, redistribution of profits, but at the same time also a better performing economy and competitiveness. There is a very final point that is part of this idea for an alliance, that is that we want to have multinational enterprises on board. Because multinational enterprises can be really the champions to push also the others, the small and medium enterprises, the national companies, to follow the same path for wage convergence. What I said about Volkswagen applies even worse to a lot of other companies all around Europe, companies that come from the West, and they apply wages that are not in line with productivity in the Eastern countries. So we need, first of all, to discuss with the multinational enterprises and making sure that we can realize what Piotr said, transnational collective agreements where we can set the same conditions
for the same kind of productivity, for the same kind of work, regardless of where the plants are established in the different European countries. This doesn't mean that these companies will lose their competitive advantage, because they will keep anyway differences in taxation, in social contribution. And by the way, we are simply saying you have to align gradually your wages to the productivity. We are not saying that wages should raise up in the perspective in the long term more than productivity. We need simply an alignment, and also to make sure that, as the Vice Prime Minister said, workers have money enough to buy the products they are producing. Because if there is no money in the economy to buy the products, well, to whom we should sell the products we are producing? There is a vicious circle going on in terms of deflation, in terms of stagnation, in terms of recession in the economy that doesn't bring to any positive result. This is exactly what we want to do. And in this respect, what Solidarność did by organizing this conference, I think, is exactly what we need in each and every country. We need to push for these values, but also for this action. We need absolutely to be part of the same campaign, of the same idea, of the same alliance at the European level. But we need, first of all, to have a dialogue with governments and with employers to make sure that we can really share the same project for Europe. Establishing a constitution for workers, the European pillar of social rights, is fundamental, but even more important is that we deliver proper industrial relations, that we can build up a proper collective bargaining among ourselves to make sure that we can manage the actors of the labor market and the economy. We can manage directly, personally, trade unions and employers association with the help of the governments. We can manage these changes in the economy, and we can make sure that we can have at the same time prosperity, but also better working and living conditions for the workers we represent. Thank you very much, and thank you again, Piotr, for organizing this. Szanowni Państwo, przed nami kolejny punkt porządku naszego dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, punktualnie o godzinie 12 rozpoczniemy panel dyskusyjny, w którym weźmie udział, moderatorem będzie Sławek Adamczyk, weźmie udział pan minister Grzegorz Tobiszowski, przewodniczący regionu Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolosz, prezes zarządu Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe Jens Oksen, także członek Komitetu Wykonawczego Industria Europe Bruno Vanoni, prezes zarządu Lotos Oil Krzysztof Nowicki oraz szef sekretariatu metalowców Bogdan Szozda. Proszę Państwa, pan premier musiał nas opuścić z ministrami, ponieważ gościmy dziś w Polsce premiera Turcji i mają kolejne spotkanie. Prezydenta, przepraszam, ale o godzinie 12 punktualnie rozpoczniemy nasz panel. Teraz zapraszam wszystkich Państwa na przerwę tymi schodami do góry. Tam będzie można skorzystać z kawy, herbaty i punktualnie o godzinie 12 w samo południe, jak w Westernie, spotykamy się na panelu dyskusyjnym. Dziękuję Państwu serdecznie za pierwszą część.